radnych. Proszę tutaj pana Dominika Stanczaka o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w propozycjach grupy radnych w sprawie zakazu palenia paliwa stałego, podstawę prawną pomijam, merytoryczna projekt uchwały, paragraf pierwszy. Zwracam się do prezydenta miasta Krakowa o przekazanie zmienieniem dziejących ustawy techniki apelu do radnych sejmiku województwa małopolskiego o podjęcie uchwały zakazującej palenia paliwami stałymi na terenie Krakowa w kształcie zaproponowanym przez zarząd województwa małopolskiego. Z drugiej wnioskuje się o zaproponowanie i stworzenie programu odpornowego przeznaczonego dla mieszkańców. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała podejmuje się w związku z wprowadzeniem rzeczonego tematu na obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego w 25 listopada bieżącego roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać? Ja do wnioskodawcy, jakbyś tutaj chciał te punkty rozwinąć. Tak, jasne. Jak najbardziej. Szanowni Państwo, ostatnio toczy się debata o smogu, o paleniu węglem, zakazie palenia węglem. Projekt ten na Sejmik miał wejść dopiero w grudniu. W poniedziałek się okazało, że zostanie wprowadzony na następny poniedziałek, czyli w listopadzie. W związku z tym nie było to wprowadzone ani na komisję normalnym trybem do dyskusji. Uważam, że jako dzielnica powinniśmy w jakimś sensie pokazać to, że w jakichś aspektach się zgadzamy o problemie z powietrzem w naszym mieście. Oczywiście treść tego, tej propozycji uchwały możemy w jakiś sposób zmienić. To nie jest narzucone. Każdy może zgłosić własną poprawkę do tego. Myślę, że możemy jako Rada Dzielnicy zrobić treść takiej uchwały, która będzie satysfakcjonować wszystkich, albo przynajmniej znaczną większość. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, w paragrafie pierwszym, tutaj jest apel do radnych sejmików województwa małopolskiego o podjęcie uchwały zakazującej palenia paliwami stałymi. Taki zapis istnieje i jest w propozycji zarządu województwa. Natomiast na każdym spotkaniu, na każdej wypowiedzi zarówno marszałek, jak i marszałek Sowa, jak i wicemarszałek Koda, który za to też odpowiada z racji podziału obowiązków, wypowiadają się tylko i wyłącznie na temat węgla i nie dotyczy to gazu ziemnego, jak były niektóre pytania. Oczywiście możemy... Bo węgiel to zrozumiałe, ale drewno. To też się zalicza razem do węgla. O tym też wielokrotnie się wypowiadali. Oczywiście nie. To są tylko wypowiedzi. Możemy zmienić to na przykład zamiast paliwami stałymi na sami węgiel. Tak. Możemy. Jeśli są chętnie, można zgłosić poprawkę, możemy to zamienić na węgiel. Ale możemy dalej drążyć temat, czy jaki rodzaj węgla. No według ustawy nie ma możliwości odnośnie rodzaju. Wydaje mi się, że powinniśmy się tutaj jako radni skupić na tym, że zależy nam na lepszym powietrzu w naszym mieście. I może nie do końca na samych metodach, bo w Polsce tego jeszcze nie zrealizował. Chcę po prostu, żebyśmy pokazali, że problem powietrza w naszym mieście jest dla nas, ważny i istotny. Natomiast jako wspólnie, jako grupa możemy wystosować odpowiednią treść tego pisma, tak żeby, nie wiem, wykreślić węgiel, wpisać drewno, albo wpisać gaz, a wykreślić węgiel. Po to tutaj jesteśmy, ale wydaje mi się, że powinniśmy, bo to jest ostatni moment, w grudniu będzie tak naprawdę po wszystkim, zostanie podjęta albo nie podjęta uchwała na sejmiku, ale powinniśmy jako radni tutaj pokazać, że jest to dla nas temat ważny i ważny. W tym celu też wpisałem punkt drugi w paragrafie pierwszym. A przepraszam, jeszcze a propos punktu pierwszego. Tak. Czy my mamy tą uchwałę, która jest projekt uchwały, który jest zaproponowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego? Nie, nie mamy go jeszcze. No to właśnie, tak my się możemy do tego odnieść. Do propozycji. No propozycje, no to tak jak my mamy propozycje projektu uchwały, które są tydzień wcześniej zamieszczane. Każdy radny dostaje, no to wydaje mi się, że powinniśmy, podejmując taką uchwałę, powinniśmy wiedzieć,
no do czego się odnosimy, a w tym momencie, no kompletnie ja nie wiem, co proponuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Jak ja mogę w ogóle się... Ostatnie wnioski Zarządu Województwa z zeszłego tygodnia, to nie jest... To się nie zmieni, no i to jest pytanie. Na pewno zdobie się profesorowy... Już odpowiadam koleżance na to. Nie, zarządu nie ma uchwały, są raczej wnioski pozarządowe. I tam w tych wnioskach, to było w zeszłym tygodniu podjęte, gdzie zarząd całkowicie zmienił swoje poprzednie stanowisko, mówiące o tym, żeby dopuścić część jakiegoś węgla, jakiejś lepszej jakości, ekogroszek i tak dalej. I skłonił się w tym kierunku, żeby całkowicie zakazać palenia węgla. I tak, takie jest stanowisko zarządu. Natomiast jakie będzie stanowisko całego sejmiku? Bo to marszałek jeszcze... Ja to rozumiem, ja to wszystko rozumiem, tylko chodzi mi o to, że sesja jest 25, tak? Czyli w poniedziałek. I teraz jaką my mamy gwarancję, ponieważ tak jak my, każdy radny dostaje projekt uchwały do ręki z trzylodniowym uprzedzeniem? Albo musi być trzylodniowe uprzedzenie. W tym momencie ja rozumiem, że radni sejmiku dostali projekt uchwały zaproponowanej przez zarząd, tak? Wnioskujesz, że tak, natomiast... No, ale to wnioskujesz, że tak. I w tym momencie, jeżeli oni zmienią zdanie... Oni zmienią zdanie w ostatnim momencie, czyli w piątek, zarząd województwa, a my takie coś dyskutujemy. No, sorry, winowalne zdanie nie do przyjęcia. Winę tu nie przepraszam. Natomiast powiem w ten sposób. Możemy to zmienić treść, jeśli Cię to nie satysfakcjonuje, zaproponuj. No chyba, że Cię urządza to, że wdychasz z powietrza. Oczywiście, że mnie to nie urządza. No to bardzo mi to cieszy, no to można to wpisać w taki sposób, który uznamy wszyscy za zgodny. Ja bazuję tylko na tej wiedzy, którą posiadam, a nie na wyszukanie jakichś opinii. Zaproponowanym tylko po prostu podjęcie uchwały takiej, a takiej. Ale Iga, jak najbardziej możemy taką treść też podjąć. To, co tutaj Państwo prezentuje, to są treść troszeczkę przerobiona na potrzeby naszej dzielnicy, która została podjęta w dniu wczorajszym przez dzielnicę 12, dzielnicę 3, dzielnicę 4. Możemy też być w tym gronie dzielnic, które też dają jasny sygnał. I całkowicie zgadzam się z Tobą, Iga, że zarząd może to w ostatnim momencie wywrócić. Bo jak najbardziej Państwo, Szanowni, może. Ale jak my to pojmiemy, jakimi słowami, na tym się pochylmy tą minutę. Paragraf drugi. Ja tutaj popieram Igę. Rzeczywiście nie, uważam, że powinniśmy po słowie Krakowa zrobić kropkę i zakończyć punkt pierwszy. Wtedy to, jakby meritum zostanie to samo, a jeżeli chodzi o... no nie będziemy odnosili się do projektu, którego nie ma, albo który może się ostatecznie zmienić. To jest jedna uwaga. Ta druga uwaga jest taka, no, że wnioskujemy do prezydenta miasta Krakowa. No i teraz tak, no mamy dzisiaj 20, oni podejmują 26. Czy my nie powinniśmy po prostu... Właśnie się pytam, niż tutaj zgłaszam wniosek w tym momencie. Czy my nie powinniśmy wnioskować od razu do rady sejmiku? No bo po prostu zwyczajnie w świecie, zanim tutaj zostanie to zaniesione do kancelarii, zanim pan prezydent to zadekretuje i tak dalej, to już będzie po tej, po sprawie, po posiedzeniu sejmiku. Dziękuję bardzo. Moje pytanie jest takie, że wypowiedzi na temat zanieczyszczeń Krakowa. Tu się wrzuca bez przerwy, że zanieczyszczenie Krakowa to są kominy z domów jednorodzinnych, gdzieś opalane węgle. Ale nikt nie mówi, że to spalina, którą w Krakowie mamy. To jest pierwsza. Druga sprawa, czemu nie działa się, jak już kiedy to są panowie ze Straży Miejskiej, kiedy podstawą rzeczą jest taka, że my na składach mamy najgorszego typu węgiel, jaki on może być po prostu. I sprzedawany jest ten węgiel jako węgiel na przykład tej najniższej kategorii, tak na przykład ja to sam przeżywam, bo też mam takie ogrzewanie. Węgiel niby był z piasta, czyli z tej
węgla. Dobry węgiel, a w rzeczywistości dopiero się okazało, jak znalazł tam z innego składu, że już nie ma tego, co było. To jest pierwsza. Pierwsza sprawa to jest sprawdzenie wszystkich składów węgla, czym handlują. Handlują węglem sprowadzany z Ukrainy, nie tylko, który jest zasiarczony. Druga sprawa. Panowie, przecież mamy taką wspaniałą uczelnię AGH i ja się dziwię, że do dzisiejszego czasu nie wymyślono filtry na kominy domów jednorodzinnych. Myślę, że jest to do przekroczenia. Jeżeli te filtry nie byłyby w kosztach 100 tysięcy czy inne, to uważam, że taka jest sprawa możliwa. Druga rzecz. Na przykład, jeżeli chodzi o tyny, w tej chwili jest plan miejscowy, on zakazuje palenia, znaczy budowania domów do ogrzewania paliwami stałymi, czyli węglem. Czyli wszystkie nowe domy, które są ogrzewane, gazem. Ale teraz wszystkie domy, które od wielu lat ogrzewane są, były kiedy rozgrzewane gazem, ci starsze osoby, które są, pamiętają, że był kiedyś bunt w Polsce ogrzewania, zamiany pieców węglowy na piece gazowe, ale sprowadzono jedno, że opłacało się ludziom zamieniać piece, żeby na to, że koszt gazu był prawie podobny, ale nawet mniejszy od kosztu węgla. I w momencie, kiedy koszt gazu podskoczył, wiele ludzi te piece likwidowało i wróciło do pieców węglowych ze względu na to. Jest tak. Jeżeli jest to stary dom, czy sobie ktoś wyobraża, jakie to są koszty zrobienia tego nowej instalacji. Nie tylko to, to nie tylko piec wymiany, panowie. To musi być wymiana całej instalacji wewnątrz domu. Może nie kominem. To, co kolega mówi, to też komina, bo trzeba wkładać nierdze, rury i tak dalej, i tak dalej. Przez wymianę. Następnie, ja dzisiaj sprawdziłem sobie, jakie są koszty eksploatacji. Panowie, niby to dostaje się tak zwaną ulgę na ogrzewanie, czyli ten gaz kosztuje mniej jako kubik gazu, ale za to jest większa koszty za przesył tego gazu. I te koszty idą bardzo dużo. I my to mówimy. Świetnie się to mówi tak dla społeczeństwa, walczymy ze smogiem. Ludzi z miasta mówi się przeciwko tym, co są poza miastem, że są tak palą. Tutaj są państwo ze straży, mówicie, że ludzie palą śmieciami. Ile godzin musiałby palić taki człowiek, żeby na przykład śmieciami zagrzać sobie w domu? No, to, ale już kończy. Dlaczego ja jestem przeciwny takiej uchwały do momentu, kiedy nie będziemy wiedzieć, co za tym pójdzie, jaka rekompensata potrzebna, czy ona będzie dozwolona. Ja nie widzę ludzi mieszkających tak, w takich osiedlach starszych, którzy no jak mają opłacić za ten gaz. Panie, bo przyszły skazuje głos przeciwny, jak najbardziej rekompensatorzy. Panie Panie Maria, Szanowni Państwo, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Była też głową górnolotna, teraz spalenie paliwami stałymi, w słowach w projekcie Warszawka, gazowy, było tam dopuszczenie tylko gazu i oleju opałowego lekkiego do używania domu. To są pierwsze sprawy. Będziemy się tutaj naprawdę, moglibyśmy dyskutować godzinami. Mamy osiedla peryferyjne i mamy blokowiska podpięte pod MPS. I teraz jedna rzecz. Od początku tego roku, jak były pierwsze sygnały krakowskiego alarmu smogowego, radny miasta ze Stokni, pan Józef Wilarski, napisał taką interpelację w sprawie przyłączenia kilku ulic w Stotnikach do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zostało to przez MBS odrzucone kategorycznie, że jest to nieekonomiczne i nie przewidują w najbliższych 10 lat podjęcia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kolejna sprawa. Mamy osiedla u nas, które są dobrze przygotowane, bo tak na przykład Skotniki w latach 50. ubiegłego wieku podały się komasacji, są uregulowane stany prawne, są ciągi gminy itd. Ale mamy tereny takie na przykład jak Kostrze Bodzów, które nie miały przeprowadzonej komasacji. Drogi nawet przebiegają po terenach prywatnych, czego nie możemy zaasfaltować. I problem kolejny. Nie można według prawa podpiąć gazu do domu, jeżeli sąsiad nie zgodzi się na przeprowadzenie rury. Odpada nam kolejne medium, czyli ogrzewanie gazem domu. Tak? Zostaje nam problem oleju opałowego. Który
który też zakupuje. Potrzebny jest specjalny zbiornik, specjalne pomieszczenie w domu. Też praktycznie odpada. Dlatego ja apeluję, żeby nie podejmować jakichś działań, a wręcz podjąć działania czy uchwały do wojewody o zapewnienie dostarczenia mediów w postaci gazu do osiedli peryferyjnej i jakie jest stanowisko MZ-u co do rozbudowy sieci ciepłowniczej. Bo tak jak tutaj Mieczu powiedział, bardzo też dobrze odnośnie wymiany pieców. Dotyczy nawet do ścisłego starego centrum miasta. Tam ludzie w kamienicach palą węglem, ale palą tym węglem w piecach kaplowych. Nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania. I kto im teraz do pieca kaplowego podłączy gaz? Jak to ma być opalane? Jeszcze tylko powiem jedno. Dzisiejszy wywiad w Radiu Kraków z prezydentem Jackiem Majchrowskim w sprawie dopłat. Sam krakowski alarm smogowy powiedział, że miasto przygotowało projekt budżetowy trzykrotnie zaniżony do realnych kosztów wymiany instalacji. Podejmując takie uchwały, my naprawdę wskazujemy ludzi, żeby nie wiem, albo udali prądem, co też nie przeżyją długi zimy, bo komórki wysiedli. Albo będą kraść. Masz wyższe doświadczenia w tej bazie. Pominę. Dlatego ja apeluję, żeby w ogóle nie podejmować takich uchwał, bo to naprawdę jest krzywdzące dla osiedli peryferyjnych i długo, długo i dla osób biednych też. Nie ukrywajmy. Pani się proszę. Ja tutaj chciałam nawiązać do wypowiedzi kolegi radnego Tomka, że od strony formalnej my jako Rada Dzielnicy nie możemy wnioskować do sejmiku wojewódzkiego tylko przez prezydenta miasta Krakowa. W związku z tym nie możemy podjąć uchwały pisującą, że wnioskujemy do sejmiku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to ewentualnie jestem i tego samego zdania, należy postawić kropkę po Krakowie, resztę po prostu Krakowa. I poprawkę w takiej treści. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o tą uchwałę, to chciałam zwrócić na jedną rzecz. Na liście podejmowana 25 poniedziałku. Czyli jeżeli ma być przesłana przez prezydenta, a musi, czyli tam przez kancelarię, oczywiście przez usługę prezydenta, to praktycznie nie ma innej możliwości, żeby ta uchwała dotarła do sejmiku wojewódzkiego przed 25. No więc proszę się jeszcze tylko na tym zastanowić, czy jestem w tym momencie. Panie, może jedną drugą jeszcze dotrę. Jeżeli mogę zabrać w tej sprawie głos, to dobrze też właśnie mówię, że jestem przeciwny takiej formie uchwały, dlatego że widać wyraźnie, jest to tylko i wyłącznie głos na zasadzie takiej, że popieramy, ale nie ma żadnej propozycji, nie ma pracy w ogóle dzielnicy, ponieważ punkt drugi wnioskuje się o zaproponowanie i stworzenie programu osłonowego czy zarządu dla mieszkańców. Czy to tak już na sesji są informacje, jakie pomysły by były z tutaj z dzielnicy, które można byłoby rozważyć i zaproponować do wprowadzenia takiego programu osłonowego. Więc uważam, że tylko i wyłącznie pobierania ewentualnych głosów innych dzielnic, nie wnoszenia niczego do dyskusji w tym temacie, nie ma najmniejszego znaczenia. Piotr Jeszcz. Ja tu jestem oburzony całą tą kampanią naprawdę wybuchła alarmu smogowego. Chciałbym się odnieść do właśnie wypowiedzi pana Rzeczysława, gdzie nikt nie badał, czy filtry na przykład nie są tańsze od całej tej wymiany pieców. Myśmy w domu wymieniali 10 pieców, to jest 10 tysięcy złotych, a filtr na jeden komin centralnego ogrzewania ile może kosztować? To jest to moim zdaniem lepsze rozwiązanie.
Chciałbym również powiedzieć, że jestem o tyle oburzony na ten alarm smogowy, na całą inicjatywę, że ani słowem nie wspomina się o samochodach, które się poruszają akurat przez cały rok w Krakowie, a we wakacje jest w ogóle najgorzej. Wystarczy przejść, nie wiem czy ci wszyscy miłośnicy czystego powietrza poruszają się po moście Dębnickim. Ja chodzę codziennie i wiem jak tam jest, zwłaszcza w lecie. Jak tam jest smog, tak naprawdę. Tam jest smog. Na jego jest smog i na moście Dębnickim jest smog. Ale nic nie to w takim razie zakażmy również w jakimś procencie samochodów, używania samochodów w Krakowie. No, to jest od strefy, panie pierwszy. To nie chodzi o strefę, chodzi o ilość samochodów w Krakowie, a nie opłatę. Również, akurat pan Mieczysław bardzo dużo mądry tutaj, jako fachowiec zresztą, wypowiedział się, dużo mądrych myśli i też chciałbym nawiązać, że chodzi o jakość węgla, że sprzedaje się właśnie w Polsce węgiel ukraiński najgorszej jakości na świecie, zamiast Polski promować przemysł polski węgiel. Ja słyszałem wczoraj wypowiedź przedstawicieli naszych małopolskich czy śląskich tutaj kopalni. My też mamy kopalnie w Małopolsce. Małopolski. I my mówili, że mamy znakomitej jakości węgla. Dbamy o wydobycie jak najlepszej jakości węgla. Dlaczego się mówi o naszym węglu? W Małopolsce nie ma węgla, który się nadaje do tego. To pan inżynier. No, trochę zahacza niż o konstytucję, bo nakaz palenia, czym ja mam palić w domu, ja tak palę gazem, już mam czyste sumienie, że tak powiem, ale musimy myśleć o wszystkich mieszkańcach Krakowa. To dotyka własności prywatnej. Ja, jako właściciel, mam prawo zadecydować, czym palę, jeżeli nie łamię to przepisów prawa. To znaczy, to znaczy, że śmieciami i butelkami plastikowymi jest to ewidentnie zakazane prawem, natomiast musi być pozostawione ludziom alternatywne opalanie. To wchodzi również węgiel, a przede wszystkim drewno. Jeżeli miałbym pójść na jakikolwiek kompromis, to jedynie rezygnacja z węgla, a pozostawienie opału drewna. Na koniec, panie przewodniczący, chciałbym podsumować moją wypowiedź tym razem prawem rzymskim, które mówi w jednym ze swoich artykułów, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Ci państwo ze smogowego alertu nie muszą mieszkać w Krakowie. Jeżeli chcą mieszkać w Krakowie, ci ludzie, którzy mieszkają w Krakowie, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli chcą mieszkać w Krakowie, to muszą się liczyć ze sobą. Dziękuję, panie pierwszy. Ja mam panie pierwszy, 25 może pan się również wypowiedzieć w tej kwestii na sejmiku małopolskim, o której ta będzie procedowana, masz dane? O 14 się rozpoczyna. O 14. O 14 i możesz. Pan Tomek i zamykam głos. Ja dziękuję bardzo. Reprezentuję osiedla tego środowiska. W związku z tym mój głos będzie trochę odmienny. Zawsze o tym pokazuję pomiędzy Piotrem a Piotrze. Jeżeli tak stajemy sprawę, to jeżeli komuś jest za drogą mieszkać w Krakowie, to niech się nie prowadzi. No i mamy jakby... Ale to nie jest, ja mówię, kto chce mieszkać, nie? Kto to, ale, tak, to chce, ale kolega nie na merytorycznie. Ja powiem ten sposób. Kolega nie merytorycznie mi odpowiada. Ja zauważam sprawę z drugiej strony, a mianowicie jest takie, że małe dzieci w Krakowie nie mogą chodzić na zewnątrz, bo jest smog. Oczywiście ten smog, niestety nie wawelski, to nie jest spowodowany wyłącznie przez palenie węglem i czymś innym, ale jest to znaczący element, co zresztą sami możemy naocznie zaobserwować. Nie jeden zimowy wieczór, zimowy poranek, polecam przejechać się z Zakopanego do Krakowa. Jeżeli chodzi o kwestie samochodów, oczywiście to nie rozwiązuje całej sprawy, są kwestie samochodów. W Berlinie trzeba wjeżdżać na deskę ekologiczną, w Londynie nie można wjeżdżać w ogóle do centrum. Elementami, które są
uzupełniają, jest rozwój komunikacji, wprowadzanie stref parkingowych, metro, te wszystkie elementy są częścią składową tego, ale mówimy teraz o tym jednym istotnym. Dobrze. Kontrola tego, co na składach, no, jeżeli to jest zgodne z prawem, no to niestety mamy, na szczęście, mamy wolność gospodarczą, panie wiceprawie, i to każdy może sprzedawać, kupować, co chce, gdzie chce i za ile chce. Nie, niestety, akurat w tym przypadku, niestety, oby tylko było to zgodne z prawem. Spodziewam się, że MPS odpowiedział tak, jak odpowiedział, czyli że się nie opłaca. No bo MPS to rozważył logicznie, że on ma położyć całą infrastrukturę i potem czemu to się zwróci. No nie. No na pewno to się nie dzieje. Okej, dlatego też pamiętajmy, że wnioskujemy oczywiście nie dokładnie, ogólnie, ale jednak o jakieś mechanizmy osłonowe. Nie żarujmy się do tygodnia, nie przygotujemy teraz wyliczeń, jak te procedury osłonowe, mechanizmy powinny wyglądać. Apeluję o głosowanie na tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Macie. Ja też sobie wpisałem tutaj kilka zdań, które były wypowiedziane, chciałbym je skomentować. Nie, czy zazwyczaj mówisz mądrze. Oczywiście nikt nie neguje faktu, że samochody trują. Nie ma problemu, możemy przyjmować dzisiaj uchwałę o wprowadzeniu strefy A, nie wiem, na terenie całego Krakowa przykładowo, jeżeli i wtedy sprawa zostanie załatwiona. A co do węgla, to przed chwilą Tomek powiedział, ja też chciałem Ci, Misiu, przypomnieć, że przedtem głosowałem za uchwałą, gdzie jest mowa o swobodzie działalności gospodarczej. Możemy przyjąć uchwałę, które apelujemy do posłów, aby zmienili przepisy, aby sprzedawać tylko węgiel lepszy. No niestety, w Ukrainie jest gorszy i przez to tańszy. Co do gazu, też możemy przyjąć uchwałę, że apelujemy do ministra gospodarki, aby wreszcie podjęli skuteczne działania, byśmy nie byli praktycznie 100% zależnymi od gazu Rosji. Jesteśmy zależnymi się z tych drogów. Co do wymiany pierwszej. Tak się składa, Mieciu, na szczęście dla zwolenników tej uchwały, że w 100% koszt wymiany pierwszej będzie finansowany przez Urząd Miasta Krakowa. Ja mówię o utrzymaniu. Ja mówię o wymianie pieca. 100% to będzie finansowane. To program osłonowy władowa, wcześniej będzie mówić. Co do MPS, to co mówiliśmy. Tak się dobrze składa, że MPS to jest spółka miejska. Tak się też dobrze składa, że rozpoczyna się nowe spółki. Ziemia dostanie kilkaset milionów właśnie na to, żeby pokrzyć nowych mieszkańców. Co do argumentu, że późno przyjmujemy uchwałę. Oczywiście, że późno przyjmujemy, tylko zadajemy sobie pytanie, czy lepiej późno, czy lepiej wcale. Moim zdaniem późno, bo będziemy się mogli pochwalić, że coś zrobiliśmy, a nie schowaliśmy głowy w miastach, jak to się... Wolność, bo oczywiście jest pojęcie wolności, tylko że wolność jednostki polega na tym, że się kończy tam, gdzie jest wolność innej jednostki. Jeżeli ty palisz czym chcesz i przestępujesz innych, to niestety wkraczasz tą sferę wolności innej jakie gdzieś idzie tam wskażenie w środowisko, że elektro ciepłowni, bo o tym się nie mówi. Tam jest spalany najgorszy gatunek węgla i są filtry, które mają to przechwytywać. Chciałbym wiedzieć, ile te filtry przechwytują, to jest numer jeden. A numer dwa, co powiedziałeś, że nie można zakazywać handlu węglem, bo takie jest tym złym gatunkami węgla, ale można zgodnie z konstytucją zakazywać innym ludziom palić węgiel, tak? Czyli tym wszystkim ludziom, którzy biznesy prowadzą i sprzedają największe bardzo, jakie jest, i to tym kraju można będzie, ale ludziom, którzy chcieli palić do mnie, nie wolno. I jak tu jest ta różnica? Że tym wolno by nie było. Sejmik ma prawo powiedzieć, czym palić. A to jest sprawa ludzi, gdzie jest najlepiej. Nie wspomnę jeszcze o poparliśmy tą drugą rzecz. Ja chciałam powiedzieć na jedną rzecz uwagę.
tego działania, to decyzje końcowe nie będą podejmowane wcześniej, jak nie będzie to przyjęcie, jak za parę lat. Jest prawda, że powinniśmy dać możliwość rozpoczęcia tego działania. Ja jestem radą deskotnik i na przykład opalam gaz, rzeczywiście, ale w sąsiedztwie opalają normalnie, czy kto może. I to jest fatalne. Jak dużo dzieci, jak dużo dorosłych i teraz to odpowiaduje na różnego typu alergie, na to nie popatrzymy, panie goście. No bo to pana nikt nie choruje. Ale ja wiem, ponieważ akurat grono lekarzy jestem w Chinie, ja bezpośrednio związana i to jest migraficzne. Jeżeli chodzi o autopowę zapalenie skóry, to u małych dzieci z przekazuje dzisiejszy proces. Nie zdała, to proszę o głosowanie za tą uchwałę. Dziękuję pani Mario, pani Radny. Proszę Państwa, zgodnie działamy. Przyjąca pani Dominika. Szanowni Państwo, posłuchajcie Państwa argumentów. No, bo myślę, że wszystko się dzieje do tego, że powietrze w Krakowie. Że powietrze w Krakowie nie jest dobre, jest wręcz szkodliwe. I myślę, że wszyscy się do tego zgodzimy. Abstrahując od tego, każdy z nas będzie mieć inne zdanie, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Myślę, że żaden z nas nie jest do tego idealnym specjalistą. Żaden z nas nie ma przeprowadzonych badań, przez ile ślad na danym obszarze, ile to samochody trują, ile to węgiel, ile to drewno. Ale choćby z duchem czasu. Ta uchwała ma za zadanie tylko pokazać, że jest to dla nas istotny temat. I istotny temat jest nie tylko dla tych osiedli, które mają centralne ogrzewanie Złego czy Skarbniny, ale też i dla tych peryferyjnych osiedli, dla których też to jest problem, bo nie mają możliwości pociągnięcia takiego ogrzewania. Możemy pokazać, że jest to dla nas w perspektywie czasu ważne i istotne, ale nie jest to ani kompetencja Rady Dzielnicy, Rady Miasta, ba, nawet praktycznie w wielu aspektach sejmiku, tylko tak naprawdę w poziomu parlamentu. Ale Kraków jest pionierem w tym temacie. I zostajmy tym pionierem. Jak prezydent Majchrowski pójdzie w poniedziałek na sejmik, przynajmniej będzie mu pokazać. Największe dzielnice miasta Krakowa są za tym projektem, żeby ograniczyć, żeby coś znaleźć rozwiązanie. Więc radni wojewódzcy, podziałajcie, zróbcie to, bo to jest wasza kompetencja. To nie jest kompetencja stricte prezydenta miasta. Tutaj koleżanka będzie zgłaszać poprawkę i bardzo bym prosił Państwa o jej przyjęcie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o przeczytanie poprawki. Mam poprawkę do projektu uchwały Grupy Radnych w sprawie zmiany szkolenia Państwa od dnia 20 listopada 2013 roku. W paragrafie pierwszym wykreśla się słowa w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Dziękuję bardzo. Przepraszam, nie tam podgłosowanie. Kto z Państwa jest za poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, czternaście. Chyba, że ktoś jest przeciw. Kto jest przeciw, tak? Raz, kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. W takim razie poprawka została przyjęta. Panie pierwsze, na piśmie, bo naprawdę mamy gości, a pan odpowiada, bo pan jeżeli chce udzielić dokładnie. To Państwa w takim razie składam poprawkę. Prawie identyczna jak w propozycji pani Marii, ale z małym pokarmem. Proszę, dziękuję bardzo. O, spadło jedno ciastko, ale to jest czyste. Ona brzmi na sesji. Wnioskuje się do przedstawienia zakupowa o przekazanie w imieniu dzielnicy 8 letnich apelu Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie uchwały zakazującej palenia węgla na terenie Krakowa. Odpisać, tak? Yeah.
Proszę bardzo. Nie chciałam w trakcie, bo nie chciałam przeszkadzać radnym. Proszę uprzejmie.